Cześć, tutaj Maciek z bloga Arabin.pl. Dzisiaj weźmiemy pod lupę nowego gracza na rynku młynków ręcznych, a będzie nim produkt australijskiej firmy Rhinowers. Firma ta poza tym młynkiem, o którym za chwilę, produkuje również dzbanki, produkuje odbijaki i wszystkie te urządzenia są sprzedawane przez Coffee Desk, który to właśnie dostarczył mi młynek do testów. No i co z tego wynikło? Myślę, że konstruktorom Rhino przyświecała myśl stworzenia ulepszonego Porlexa, ponieważ młynek jest bardzo podobny, ma nawet takie same żarna w środku, cała konstrukcja jest niemalże identyczna, ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Czym różni się Rhino i czy jest lepszy od Porlexa? Sprawdźmy. Przede wszystkim sam młynek jest nieco bardziej masywny, ma większą średnicę, ponieważ pod tym blokiem metalowym, pod tą obudową metalową znajduje się blok z tworzywa, który ma dodatkowo usztywnić i wzmocnić cały ten element mielący, w którym osadzone są żarna. Same żarna z kolei są nieco lepiej osadzone właśnie w tym plastikowym bloku, mają więcej punktów podparcia, to dotyczy tego żarna dolnego i również górne żarno jest sztywniejsze, nie wypada, nie telepie się tam, nic nie dzwoni, tak jak mogliście zobaczyć na tym filmie dotyczącym modyfikacji Porlexa, że wszystko tam w środku po prostu się telepie. W Rhino z tym problemu nie ma. To wciąż nie jest ideał, ponieważ te żarna wciąż mają luzy i warto sobie zaimplementować te modyfikacje, które pokazywałem w przypadku Porlexa, ale już na starcie otrzymujecie młynek, który jest nieco lepiej wykonany, żarna są dużo lepiej osadzone i w konsekwencji daje to lepszą jakość przemiału. Używałem Rhino kilkanaście razy bez stosowania w nim żadnych modyfikacji i dawał jakość przemiału lepszą niż Porlex z modyfikacjami. Pyłu była porównywalna ilość, ale frakcja była troszeczkę bardziej równa, mniej było rozrzutu, no i mieliło się dużo przyjemniej. Dlaczego? Otóż Rhino, jego chyba najważniejszą zaletą jest to, że jest tutaj zmodyfikowany ten trzpień, a właściwie ta rączka, którą zakłada się na trzpień, ona po prostu nie odpada. Rozwiązanie jest takie dosyć analogiczne jak w przypadku Hario Slim i w konsekwencji powoduje to, że kawę mieli się w Rhino dużo szybciej i dużo przyjemniej i bardziej gładko niż w przypadku Porlexa. Młynek się nie zacina, rączka nie odpada, fan z tego jest naprawdę duży, podobnie zresztą jak w przypadku Commandante. I za cenę o 10 zł niższą niż w przypadku Porlexa Toll otrzymujecie młynek, który nie tylko oferuje Wam lepszy przemiał, ale również większą wygodę w użytkowaniu. Jedyną wadą Rhino jest to, że przez tą swoją większą średnicę nie mieści się do środka aeropresu, ale jakoś będziemy musieli się nauczyć z tym żyć. Natomiast szczerze polecam ten produkt i od kiedy on zagościł w mojej szafce ze sprzętem, no to kiedy tylko muszę używać ręcznego młynka, to zawsze wybieram właśnie Rhino, a nie Porlexa i myślę, że warto się do niego przekonać. Zobaczymy, jakie kolejne produkty wypuści na polski rynek ta firma. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.